19:52, 19 stopni, sobota. Nawet nie wiem, co wam mam powiedzieć jeszcze tutaj, kurde. Może coś, kurde, wykombinuję. Słońce mi tu, kurde, wali po oczach. Nareszcie się porządna pogoda zrobiła. Dzisiaj my poskładali ten cholerny namiot. I co się okazało? Ale smerfetka nie jest winna, bo nam przywiozła tylko, kurde, jedna, to miały być dwa. I to taka, kurde, robota. I będzie musiała pocisnąć jeszcze w poniedziałek ta reszta tego namiotu. Bo to było tak. Oni ten namiot mieli normalnie. To taki namiot kosztuje około 1500 euro. A oni ten namiot mieli w całości z tą plandeką. Ale tam ta plandeka nie zdaje egzaminu. Bo jak wiatr zawieje, to on ten, nawet jak on jest przydiblowany tam do ziemi, to wiatr go rozszarpuje i tak dalej. To nie ma sensu takie coś brać. Więc zamówione były dwa namioty, same te ramki tylko. A do góry to się wpakuje ten flis taki, ten co na tym sianie tam jest, na sianie, na słomie. I tak, woda tym koniom nie kapie, a jest jeszcze na tyle przewiewne, żeby wiatr tego nie miał wyszarpać. Taki jest plan, żeby takie coś założyć do góry. Ale musi być ta druga połówka. Ta jedna, co my tam dzisiaj składali. To jest gotowa, a druga przyjedzie w poniedziałek i zobaczymy, jak to będzie się działo. Teraz no mamy za 5:05. Jakieś koło w pół do 9 przyjedzie jeszcze ten, co my od niego ta frezarka brali. Będzie kosił. Bo pogoda jest fajna, też tam lekko awaria miał. Już mu to tam, kurde, ogarnęli. Przyjedzie skosić to. Część tam, gdzie ten namiot jest. Bo widać, że na filmie, że ta trawa już jest dosyć wysoko, nie? Ta część skosi, tam się odgrodzi. I co? No i zapakowali my z Jarkiem jeszcze ta cała przewracarka, ten popierdółek. Ja nawet nie wiem, jak się to po polsku nazywa. I Jarek pojedzie jeszcze może o 9 na wieczór. No o 9 nie. Tromę to mamy 8 godzina. O 9 może w pół do 10 jeszcze zrobi runda i to przewróci te siano. Bo jak one po skoszeniu, bo jak wiecie, jak skosi, to tak leży. A jak to tak rozwali, to się to dosuszy. To może nie trzeba będzie, kurde, robić tej kiszonki, czyli owiniętych tych baletów, tylko normalne będą. Bo siana trzeba, a konie chcą jeść. Bezustannie. Byłem teraz u Włocha. Widzę, że się tam szykuje, kurde, że tam już na zewnątrz te stoliki ponastawią i tam różne cuda. I już się go pytam, kiedy jest ten szpuk vorbei. Szpuk, czyli taką... Kurde, tego nawet nie idzie na polski przetłumaczyć. O! Szpuk to jest klątwa. Kiedy ta klątwa się skończy? A mi go do od poniedziałku.
Czyli od poniedziałku mają ten. Od poniedziałku mają, kurczę, normalnie otwarte, że tam na dworze też będą siedzieli ludzie. Chyba, bo tego jeszcze nie wiadomo. Pierwszy wie. No. Także może być, że Jarek jeszcze parę rundek na traktorze dzisiaj odwali. Mnie się tego już nie chce filmować. No kiedyś będę krzaną kosę, jak my to robimy, to wam pokorza, kurde, wszystko kompleto. Ale nie ma mocy. Akusy są, kurde, wyładowane z drona. Tam trochę jeszcze jest, tam chyba jeszcze jedno nawet jest, ale nie chce mi się już furgać dzisiaj, kurde, 8 godzina na furgu, jak głupi. Bo tam się też trzeba trochę skoncentrować o te, kurde, o te kable tego wysokiego napięcia, nie? Tam nad rynem to jest wolna przestrzeń. Najwyżej wpadnę do wody, to mam pecha, kurde, żebym utopił 5 stów, czy tam ile ta drona kosztowała, nawet nie wiem. Ale plus karta, to tak, no 5 stów lekko. Ale w euro naturalnie. Ale tam w te kable to bym się nie chciał wpakować, te wysokie napięcie tam. Jak do rynu wpadnie, to koniec, to popłynie i nie ma i to już jest pozamiatane, to przynajmniej nie ma stresu. Ale tam przy tych kablach, jakby to tam tam się tam wysokie napięcie tego nie spoli, tam się nie da, nie ten. Tylko to by tam wpadło każdy jakiegoś, kurde, i ja bym tam łaził, kurde, po 3 godziny szukał tego drona. Na sama myśl już jestem zmęczony. No. Opierdzielą pizza. Wczoraj byłem u Greka, ale żadnego pogadulca, kurde, nie nagrywałem, bo kurde, wczoraj czy przedwczoraj. Bo nie ma lekko, godam wam. No, koniki, kurde. Pozamykane, stajnia zamknięto. Ten mały konik jest, kurde, elegancki, ten mi się podobał, bo taki to jest taki kieszonkowy, taka przytulanka. Każdy do niego tam przyjdzie go pogłaskać i tak dalej, bo to taki inny trochę jest. Nie? No, ta Zuza mi tam przyszła zameldować o tych pszczołach, że tam się zrobił jakiś rój pszczół i tak dalej, jego bym to cisnął, to sfilmować. Poszliśmy tam, pooglądali, popatrzyli. Sfilmowałem wam to. Bo taki, kurde, to się też, wiadomo, na internetach to widać, ale normalnie na żywo to się też nie widzi dziennie takie coś. No i przez te wszystkie WhatsAppy, przez Smaprapy już tam meldunek poszedł w świat i znalazł się jeden, ten co słoma przywozi z kolonii, tam z drugiej strony Renu, albo on, albo ktoś, jego kolega, albo znajomy, coś tego, zajmuje się pszczołami, bo to też nie jest sztuka wziąć te pszczoły, hapnąć, ubrać się w jakieś pierdółka, hapnąć je i wpakować je do jakiejś skrzynki, żeby zdechły. Bo to nie ma sensu, pszczoły są pożyteczne, muszą być. No, przyjedzie jakiś sztukmistrz, co się tym zajmuje i zrobi to profesjonalnie, nie? Jak tam opasieka swoja, to tam doładuje do tego, oni tam się znają na tym. Co ja się będę pszczołami jeszcze, kurde, tam zajmował. Ja bym to mógł pakować tam na działka, wiecie. A to się trzeba trochę znać. A już się na tym nawet już nie chcę znać. Tam pod tym
te matki, te pszczoły robią takie sztuczne matki, jakieś tam tego, ta jedna wywalają, tam te różne rzeczy się dzieją takie. To jak u ludzi, tak, wojna się dzieje. Nieroz. To się w takie rzeczy nie chcą bawić, bo to tam wiecie. Na tym się trzeba znać. To nie jest tak, ul postawia pszczoła, jakoś tam wpakuje do środka i do widzenia. Nie. Trzeba tam jakieś zachować różne, kurde, proporcje i to, i sio. Ja bym nawet nie miał czasu tego miodu tam wyciągnąć. To by były takie grube te pszczoły. Jak się tego miodu nie wyciąga, to one są takie grube, że nawet furgać im. No by no po ziemi łaziły. No jutro niedziela, kurde. Jutro zero rzeźbienia. Dzisiaj tak sobota, kurde, za dużo było rzeźbione. Ja się już tak namęczył dzisiaj, kurde, ja pierdziel. A fajnie się to skręcało, nawet wam powiem. Normalny, zwykły klucz. Żadnych tych grzechotków, bez niczego szło. Tylko jak nie roz jak ten, ta śruba jak na ten, bo to były śruby te, co miały być. Tylko tam taką, bo to po niemiecku się nazywa Schlossschrauben. To jest ta, co ty przy tych główce, bo taki ten czworokąt. I jakżem to tam dociągnął, to się ten czworokąt wbił, ona wyszła i potem mogłem te, jak to się nazywa, te kurde, kwestryby. Kurczę, jak się to nazywa. Przekątne takie, te inne takie sztangi założyć. No. No i jeszcze jedna sprawa jest taka. Dzisiaj jest chyba 30 maja, czy coś takiego. Ja nawet nie wiem, jaka data dzisiaj jest. Ale ani ogrodnik, ani Kamil Ogrodnik, ani Paweł już od tygodnia żadnego filmu nie wrzucili. Jeszcze dziwia, co się tam dzieje. Tacy zarobieni, albo tacy narobieni, że nie mają czasu na filmy. A tak też nie roz jest. Ale u mnie też nie będzie tak cały czas, że będzie codziennie jaki film tam. Nie. I ja to wiem, że te filmy są takie, wiecie, kurde. To by szło w jednym, to by szło w ciągu 10 minut upchać. No ale ja bym to musiał najpierw od początku cały miesiąc nagrywać, trzymać to na karcie, na kompie, na kamerze, na tym. Na koniec by się okazało, że i tak, kurde, się zmazało czy coś, bo to się może zdarzyć. A potem byś z tego poskładał 10-minutowy film. To odpadał. To nie ta liga, nie ten budżet i tak dalej, i tak dalej. Są co, ludzie, co sobie mogą na to pozwolić, ale ja na to nie mam po prostu czasu, kurde. Z tego YouTube'a to ja też, kurde, jakbym go dałem tam w jednym odcinku. Tylko na razie jeszcze ani jednego centa nie zarobiłem. A sapania już było, a to, a sro, jakieś prawa, jakaś muzyka. Ja tam wrzucę jakiś szum albo coś tego, to już tam do tego szumu ktoś ma prawa autorskie, a takie różne pierdoły. Już nie gadam o tych subskrybentach. Bo to jest, przynajmniej mi się tak wydaje, że to jest, każdy ma swoje zdanie, ktoś tam uważa, że z tego coś wyciągnie, z tego filmu, że to do niego jest dobre, albo mu się podoba, albo śmiechy, albo widce, albo coś, albo tego. A jeden lubi patrzeć, jak się kręci jakiś kawałek żelastwa. Czemu nie? Wszystko jest, każdy jest, wiecie. Ale mnie się to, kurde, coś... Bo ta jakość tych filmów, może ta treść nie jest aż taką idealna, że z butów wypierdziela, ale jakość przynajmniej obrazu i dźwięku na ten tam parę odcinków, bo 2, 3, 4 może nawet, były liche, nie? Bo to tam kamera się, kurde, ten... kamera... W każdym bądź razie tak to było, że... Te
mi tutaj robić opyrku, kurwa, tym gównem. Zaraz tutaj skatujemy. W każdym bądź razie tam przynajmniej obraz nie jest wcale, mi się wydaje, taki zły. Ja wiem, że to jest nudne ciągle w tym warsztacie i to, i sio, i sro. Ale na 1100 filmów to tych subów jest troszkę mało. Coś mi się tak wydaje. Ja tam milionerem z YouTube'a nie chcę zostać. No nawet nie chcę tego. Dlatego do grobu nie wezmę. Ale nie chcę też, żeby YouTube dołowało ten kanał. A tak się dzieje. Już ja widzę te godziny, jak to ubywa, zaś tam ubywają godziny. I na chamca nie chcą, żeby ja miał te 4000 tych godzin. Bo nie wiedzą, że te suby tam może by jakoś doskoczyły, coś tego. Tak kręcą te kurde, ta śruba, żeby tylko tam było poniżej tych 4000. Ja widzę, jak w jeden dzień wejdę, sprawdzą i tam jest powiedzmy 3725 godzin. Wchodzę na drugi dzień, a tam jest 3699. No to do jasnego cholery, kurde, 26 godzin ktoś zakosił. Jak było przed tym 727, a teraz jest, kurde, 699. To jest coś, jakieś godziny brakuje. To myślę, nawet już tego, tych liczb nie chcę pamiętać, bo to jest głupota. A to, że ja się nie rozpolitycznie wypowiadam, to jest moje pełne prawo. Jestem człowiekiem tak jak każdy inny. Odczuwam to, co się wokół mnie dzieje. I jak mam kanał na YouTubie, to godzę, co mi się podobało, albo co mi się nie podobało. I tyle. Ja nie jestem żadnym ekspertem, żeby tam się wypowiadać w sprawach, kurde, takich, co nie wolno gadać teraz właśnie o, w takich sprawach. Ale ja tam swój rozum mam, ja tam wiem, kurde, o co chodzi. Kto i co i jakie, kurde, interesy na tym ubił. A tam nie chodziło o 10 euro, tam, kurde, kasa się kręci jak pierw. Ale to nie jest mój problem. Dopóki mi nie będą blokować kanału. Że złe informacje medyczne, jakieś tam to, sranie, drapanie. Bo to wiecie. Ludzie nie są takie głupie. Te, co są głupie, te się dali, wiecie. I te będą mieli swój problem kiedyś tam. Wiem, absolutnie tego nie życzę. Nie każdemu życzę jak najlepiej. Ale moje osobiste przeczucie jest takie, że łohoho, jak ja coś szybko na kolanie zmajstruję, to dobre nie jest. Ale każdy musi wiedzieć samemu. Tak samo każdy organizm ludzki jest inny. I to już same to trzeba wziąć pod uwagę. Jednemu to tam wiecie, może se Roundup do dupy wpsiknąć i nic mu się nie stanie. A drugi weźmie tylko lekko i mu coś tam będzie się już działo. Także ja się nawet nie chcę na ten temat wypowiadać, bo moje zdanie... Każdy, kto mnie tam kurde trochę obserwował na kanale, to wie, co ja o tym myślę. Bo dopóki coś nie jest dokładnie sprawdzone, tak powinno być, to dla mnie to jest za duże ryzyko. I to, ale przejdę na ślusarstwo, kurde, nie? Ja też, ja 300 razy sprawdzę, 300 razy kurde patrzę i kombinuję i wiecie, żeby była faza, żeby to było ładne i tego. No ale jak pospawałem te 4 popierdółki do tych kółek, to też mi się zapomniało,
te takie delikatne faski zrobić, rozumiecie, kurde, w tych uszach, co tam przyspawu. W dwóch sztukach. Czyli w jednym takim tym obracaczu kółek. Zdarzyło mi się. Ja to tam zrobię, tam wiecie, tam kudówką jeszcze dojdę, poprawia to. Ale to jest kawałek żelastwa, kawałek blachy, to nie jest ludzki organizm. Tam się za bardzo też chyba nie da poprawić. Nie wiem, ja się nie znam. Nawet się nie chcę znać. Bo kawałek blachy można zawsze wyrzucić do beczki, oddać na złom i do widzenia. Ale z ludzkim organizmem to może już być ciężej. No. Ja wiem, że z tego powodu, że już tam wypowiadał na te duksy, to tam hamulce, kurde, zostaje zaciągnięte ręcznie. Przecież, kurde, nikt nie zgubi. Jak przy 1100 filmów, to tam się już powinno rozhulać. Te 1000 subów, to już dawno powinno być, to ja wiem o tym przecież. Bo ja nie gadam, że te filmy są perfekcyjne, że to jest Hollywood, to absolutnie nie. Ale to by było takie minimum, nie? Także tam się coś w tych rachunkach też nie zgadza. Te godziny się urywają i tak dalej. Tak szczerze to wam powiem. No normalnie żałuję, żebym zaczął, kurde, na tym YouTubie te filmy nakrywać i wrzucać. Żałuję tego, bo to szkoda mojego czasu. W tym czasie bym sobie mógł fajnego grilla zrobić na działce. Czy tam iść na ryby, czy inne pierdoły robić. A nie siedzieć, jakieś filmy przycinać. I jeszcze, żeby to było na zero. To dobra, można by to było uznać jako hobby, kurde, bo hobby nie zawsze, kurde, wszystko się da obrócić w pieniądze. Nie, nie. Aby było na zero, to by było ok. Ale jak na razie, to ja wiecie, kręcił tą starą kamerą taką. Ja wiedział, że ten obraz jest taki, kurde, lichawy i tak dalej. Hapłem ta GoPro. Też cyrkus z tym pierońcem jest, co chwila. Jakiś tam. No ale jakoś się to kręci. Ja mógł wziąć tak, kurde, ta Lumixa, ale ten Lumix on by nie wytrzymał na warsztacie ani 10 minut. Jak tam się, kurde, kurzy, pyli, kurde, szlifuje i tak dalej, to by się zaraz, wiecie, zesrało. Bo ogólnie, normalnie rzecz biorąc, to ta GoPro, ta ósemka wcale tak zło nie jest. Odporno na wstrząsy i tak dalej, to tam jest wszystko, wiecie, stosunkowo, kurde, ten, szczelno. Także w takich warunkach to ona się tam akurat jako tako się sprawdza. Nie, ciekawe, czy ją mam jako chusteczkę. Ale ja mam brudne gacie, się mogę do galoty wytrzyć. O, widzicie, jak fajnie, bogato. No te galoty i tak idą do prania. Brudne warsztatowe galoty, a ja się nie lubię za bardzo przebierać. Ja wam powiem tak szczerze. Bo są tacy ludzie, co mają na każde jedno wyjście mają inne ubranie. Ja też mam ubrania konkretne, fajne, ładne, skóry i nieskóry i gacie, pierwsze wie jakie. Ale ja się czuję dobrze w takich, kurde, gaciach, co już są takie trochę brudne. Ja się nie muszę martwić, mogę się otrzyć, mogę się siednąć byle gdzie, kurde. Na byle jako ławka brudną. Nie muszę się przejmować, że mi się zbrudzi, że to, że tamto, wiecie. O, ale wrąbałem ta pizza, ledwie mi wlazła z Kubana. Muszę patrzeć, ile ją mi od. 7:58 teraz. Muszę to przeskenować, ile ja taką pizza im. No nie, z 15 minut chyba ją jem. A teraz dokopuj się tu człowieku, teraz do fajek.
drony, jakieś akusy, jakieś pierdoły. Gdzie ją? Zapalniczka żmą, to już jest dobrze. Szlak. A nie, no mam tu tabak naszykowany. Leży tu kurde pod ręką. I się nie odzywa. Fakt faktem jest taki, że oni tam grubo hajsu na tym grubo hajsu na tych wszystkich chińskich kurde wynalazkach, że tak się wypowiem, zrobili, nie? Na tych całych kurde kagańcach, na tych całych kurde szczypawkach i innych pierdołach. Kasa bio masz huczy, nie? No tak, jakieś tam aplikacje miały być, kurde, że jedno od drugiego jakiś odstęp, jakieś pierdoły, jakieś, wiecie, kurde, jak ktoś miał coś w dupie, to ten już tam temu już pipsało i tak. Jak oni tak głupio maut, kurde, nie umieli zrobić tu w Niemcach na autobanie. To ile oni się z tym spóźnili? Chyba 4 lata. Co za ciężarówki to kasowanie, za ciężarówki, co po autostradzie jeżdżą. Oni się w ogóle nie znają na tym. Na komputerach, na technice komputerowej to oni się nie znają. To oni są, kurde, nie wiem, dno. Oni nie umieli tego zaprogramować, żeby to odczytywało dobrze ten. Oni 3 lata się z tym spóźnili. No przecież jak ja komuś daję, kurde, taki coś, żeby mi takie coś, kurde, odwalił, żeby w całym państwie to, kurde, hulało, to ja nie robię tego, kurde, z dnia na dzień. Tylko ja muszę, kurde, konkretnie robię najpierw testa. Testuje się, robi się test sztrekę, kurde, robię jedna sztreka i sprawdzę, czy mi to działo. Bo ja nie wiem, że każdy się, wiecie, Einstein by urodził, że to zaraz wszystko klapuje od samego początku, nie, nie. Ale to musi, kurde, działać na czas. Jak ten pieroński most, kurde. Kurde, to jest dopiero cyrkus. Dawno tam nie byłem, muszę tam kiedyś podskoczyć, zobaczyć, co oni tam wyrzeźbili, czy tam w ogóle te, czy tam te betony stoją, czy to się już też zawaliło. Bo ja tam wielki murarz nie jestem, ale na moje oko to też taki jakiś lichy ten beton był. Jak tam woda śmignie przy Rynie kiedyś konkretnie, to zabierę, kurde, popłynie tam do Holandii. Raz będą stawiać trzeci boss, już czwarty, bo już trzeci, bo już ten... Nie, na drugi, nie? Bo jeden tam został już... Ten jeden się rozlecił i to jest najlepsze, że to jest najmłodszy most, kurde, w okolicy. Bo są stare, takie z Adolfa jeszcze budowane. Są nitowane. Te nity tam po czasie się wyluzowały, ale tam pociągi też tłuką grubo. Dziennie. No to oni te nity wymienili na nowsze, nie? Nowsze materiały, to tam, to wiecie, kurde, tak po kapce te nity tam powymieniali, ale ten most, ta cała struktura, to jest zdrowo jak pieron. A tu ten był spawany i się rozleciał, kurde, jak domek z kart. Jakieś pęknięcia, jakieś pierdoły, jakieś coś tego. No i sprowadzili nowy jakiś tam. No i ten nowy, kurde, ten niemiecki przegląd to tam przeskenował grubiej. Stwierdził, że to gówno jest, już to zapomnijcie, tam jest to w ogóle nie z normami, nie ma nic wspólnego, wypad z tym. No i teraz czekamy na trzeci już most. To jest, kurde, cyrkus. A wszyscy na tym hajs biją, nie? To jest najlepsze, kurde. No, ta firma niby tam, wiecie, odskoczyła od tego całego, kurde, tego, teraz zaś inno się wskoczyła na to. Pierwszy wie, kto to nam w końcu skończy i to jest takie też. To jest najgorsze, co może być, taka fuszerka. Bo jak jeden zrobi to od początku do końca i wtedy będzie coś nie tak, to można się do niego dobrać. Jak tam już 10 ludzi grzebało w tym,
to nie ma winnego potem. Ty powie, a no dobra, ale wyście mi to dali, a to już było rozgrzebane, ja to daję wam, to gwarancja niby tego, ale na moja robota, no na pół mostu, albo na ćwierć, kurde, a ta reszta to już tam było ktoś budował, coś tam robił, nie? Masakracja. A to wszystko jest polityka właśnie. A tu były takie werki w okolicy, żeby to oni by zrobili taki most, że ja pierdzielę. No ale wszystkich pozamykali. Tak doprowadzili do tego, że to wszystko, kurde, wiecie. Wszystko pozamykane, maszyny zdemontowane, wpakowane na jakieś pociągi, statki, pojechało tam do tych, kurde, co ryż pierdzielają i ten. I tamte taratułką na tych starych maszynach, bo te maszyny nowe nie były, nie wszystkie były nowe. Nie? Część było fajnych, naprawdę nowych, eleganckich, ale część było takich już. No i to tłuką tam, kurde, wiecie, beleki normy, beleki coś tam. Co na tłuką, to wpakują na statek i to tu płynie. Nie? No i to się kapli, że coś tu kurde nie gra, nie? Że to nie pasuje, to nie pasuje, to tam, to siam, to kurde, wiecie. A można to było tu zrobić na miejscu. A tu, kurde, Krupp był blisko. Także, kurde, to szło wpakować normalnie do tego. I by było luks. Jakaś pani z pieskiem mi tu maszeruje. No. No to normalnie szło wrzucić do rynu, kurde, na barki i to by przypłynęło te kapkę, co ty, kurde, mieli to tak. Czerwone trampki ma. Boże, Boże. No, taki pogadulę dzisiaj o niczym, bo kurde, nie ma o czym gadać. Ja bym wam opowiedział o moim życiu, o poprzednich tam akcjach, co się działy. Ale to jeszcze nie ten czas, to jeszcze będzie wszystko kiedyś. No tam będą filmy, są władowane, tylko będą uaktywnione, kurde, kiedyś. Kiedyś, jak już będę wiedział, że jest tak daleko. Bo materiał przygotowany jest. Ja wiem, co się tam dzieje za plecami, że tam to, tamto, siamto się dzieje, takie coś, kurde, to ja wiem, że tam pisania jakieś są, ta pierdoły, ja tam robię screeny z tego. Mógłbym to, kurde, wiecie, ale o każdą taką pierdołę, a lecieć do sądu się, kurde, tam cudować i tam, kurde, fumlować, to się też, kurde, mnie się to nie chce. Mnie szkoda życia na to. Nie wolę jakoś, kurde, jakiś gwint naciąć na, kurde, jakiejś śrubce czy czymś. To jest przynajmniej jakiś sens ma. A kłócić się bezsensownie w sądach, kurde, żeby mieć tylko swoje ja na wierzchu, to ja mu w nosie to wszystko. Ja to mu w dupie. Także jak tam się z tyłu coś dzieje za plecami, to ja wiem o tym, że się to tam dzieje, ale ja to, wiecie, oko na to przymrużą i srum to. Nie chce mi się w ogóle już na ten temat gadać, bo to jest, do mnie to jest przeszłość, to jest zamknięty rozdział i do widzenia. No. A jak to się będzie ale nagminnie działo, to będę musiał się za to wziąć i to grubo. No. A wtedy będzie wielki huk. Bo jak nie robię nic, to nie robię nic, ale jak już się wezna za coś, to kurde, wtedy zacznę haratać grubo. I takie życie. Brodaty ludek mi tu, kurde, przyjechał obok. No dobrze, że już jedzie. Słońce mu za bardzo po oczach blendowało. Kupił się Mercedesa, a klapę ma za małe, że go nie zasłonił.